Zrobimy sobie unboxing tego pudełeczka. Tego. Zobaczcie, ile tego jabie. 6 kartonów. Napisał do mnie fanatek, powiedział: Lucek, coś ci słabo idzie to driftowanie w Fordzie. Może wyślemy ci lepszy sprzęt, to może będzie ci szło trochę lepiej. Mam tutaj takie profesjonalne nożyczki do otwierania. Wygląda to sobie tak. Taki hamulec ręczny. Zaraz go sobie jeszcze wypakujemy z tego opakowania. Tu mamy chyba kierownicę, pedal load seal kit. Okej. Ciekawe. Tutaj mamy chyba skrzynię biegów. Boję się uszkodzić tymi nożyczkami. Powiem wam, że je kupiłem rok temu, a nadal są ostre. Tu mamy skrzynię biegów. Teraz zobaczymy, jak to pudło wygląda, bo w sumie zawsze byłem ciekawy, to jest duże. I takie większe od tego Strassmastera. Jest. Ujokie wielkie. Ja nie wiem, czy mi to wejdzie tam. I tu mamy chyba ustawioną sekwencję teraz. Spoko, nie jest aż takie ciężkie, jak myślałem. Myślałem, że to jest takie wielkie pudło, jak gdzieś tam oglądałem. Tu jest jeszcze gałka, jakieś akcesoria. Będę teraz tego wypakowywał. I dlatego wysłali mi jeden więcej pedałek, żebym mógł sobie dołożyć do hamulca, lub Boże, do sprzęgła, nie? Tak, tutaj widzicie, że można sobie zaadoptować dużo rzeczy. Nie jest tak, że mamy od razu z góry nałożone, co ma gdzie być. Są po prostu dwa pedałki. Mamy tu kluczyk do montowania, jakiś imbus i te pedały. I mamy jeszcze ten dodatkowy, co wcześniej żeśmy rozpakowali, nie? Club Sport Wheelbase. Dobra, wyszło. Ile tych kartonów? Patrzcie, ile kartonów, gościu? Co tu się dzieje? Wheelbase 2.0. Pięknie, o taką mi chodziło. Zobaczmy sobie do środka. Potężne, nie będzie mi to wyrywać. Dobra, tu mamy jakieś kabelki. Boże, jakie wielkie. Wygląda to tak. No powiem wam, że solidna machina. Ja pierniczę, tu ile w ogóle. Zobaczcie, ile tu różnych przełączniczków, jakichś guziczków, jakichś portów, nie portów. Ale wszystko widać, no to jest fajne, bo można sobie zobaczyć, co tam w środku jest, jakie paski, co i jak. W żadnej kierownicy czegoś takiego nie ma. Ostatnia rzecz, taka najważniejsza, to jest po prostu obręcz. Wyciągamy, chyba najciekawsza, nie? Taka. Takie oto koło z logiem WRC. Nie wiem, jak na tym będzie się driftować, zobaczymy. A co my tu mamy? Mamy tu zestaw przycisków, żebyśmy mogli sobie zmienić, jak będziemy chcieli. I mamy kierownicę samą w sobie. To jest ich chyba zresztą najnowszy produkt. Dostarczony wraz z premierą najnowszego WRC9, zdaje się. Wygląda sobie, wow! Ale w dotyku to jest fajne. Nie mówię tego dlatego, że mi fanatek to wysłał, tylko po prostu miałem inną kierownicę z Alcantarą i powiem wam, że tutaj jest no zupełnie inaczej ta, zupełnie inaczej to czuć. Chyba nie będzie brudzić rąk. Tamta moja Alcantara z takiej tańszej kierownicy, zobaczcie, nie? Nie ma żadnego śladu. To nie wiem, czy to jest Alcantara, czy co to jest, taki misiek trochę w dotyku. Szkoda, że nie mam takich stabilnych, że nie będą się obracały wraz z kierownicą, bo to by się przydało w rajdówkach. O, no i ty to dochodzi, ja, ale to ciężko włożyć. I już zablokowane, zobacz, tu się tylko tak cyk, robi. Tak masz odblokowane, wyciągasz, tak masz zablokowane i koniec. Cała filozofia. Tu widać, jak się, jak obraca kierownicę, to widać, jak się w środku wszystko obraca, zobaczcie. Zajebiosa, ty. Fajne. No i tutaj mamy też chyba LEDy, nie? Do obrotów, żeby wiedzieć, kiedy wrzucić wyższy bieg i tak dalej. No nie chcę was straszyć, ale jeśli zamówicie sobie sprzęt do sim racingu, to tak będzie wyglądał wasz pokój. No, będziecie musieli to wszystko wysprzątać.
Zostało mi jeszcze zaadaptować to wszystko do stanowiska, podpiąć starą kierownicę, podpiąć nową. Oja, będzie trochę roboty z tym, bo zobacz, tam jest masa różnych kabelków, to trzeba podłączać, trytytkami się pobawić, no. Jest trochę roboty. Pokażę wam fajną rzecz w tych pedałkach. Tu jest tak, gaz, hamulec i oczywiście sprzęgło, nie? Tutaj możemy sobie hamulec jeszcze regulować, jeśli chodzi o jakby siłę tego hamulca, ale co jest ciekawe akurat w tych pedałkach, to możemy sobie dowolnie w każde to miejsce pedał ustawić. Możemy zrobić sobie dwa pedały, możemy zrobić sobie trzy pedały, to nie ma znaczenia, możemy odłączyć któryś z nich, który chcemy, ale patrzcie na to. Widzicie? Możemy sobie w te kropki dowolnie wkładać pedał tak jak chcemy, więc każdy dostosuje to pod siebie. Ja sobie daję taką odległość, żeby odległość między tym pedałem a tym nie była, między tym pedałem a tym nie była za duża. Myślę, że taka będzie odpowiednia, a w razie czego w każdej chwili będę mógł sobie to właśnie zmienić, nie? Dostajemy takie dosyć ładne klucze do tego, żeby sobie to wszystko zmontować. I powiem wam, że no naprawdę czuć, że to jest taki produkt z trochę wyższej półki. To nie tylko kwestia ceny, że tam cena jest trochę wyższa, ale też czuć, że to jest po prostu lepsze jakościowo w dotyku, nie? No i proszę bardzo, moi drodzy, tak wygląda sobie kierownica już złożona. Tak sobie porównuję właśnie, w jaki sposób funkcjonuje ta kierownica w porównaniu, sorry za ten bałagan, w porównaniu do tej, to tom jak się delikatnie skręca, to czuć takie mocniejsze przeskoki. I nagrałem takie porównanie, jeśli chodzi o działanie, w sensie ta kierownica wydaje dosyć głośne dźwięki z siebie, a zobaczymy jak będzie z tą. Ponoć właśnie jest tak, że ta jest cichsza, nie? No i tu mamy oczywiście skrzynię biegów, hamulec ręczny i bardzo, bardzo solidny kawał żelastwa. Nie wiem, czy to metalowe, czy plastikowe. Ciężko poznać, nie? A tak, by the way, tutaj są moje dwie konsole, one będą dla was wystawione. Każda z nich, licytacja od złotówki, od jednego złotego. Będzie PlayStation 4 Pro i Xbox One X. Będzie wystawiony, customizowany, proszę bardzo. Przez najbliższy rok będziemy sobie, najbliższy rok, może i nawet dłużej, mam nadzieję, że ta kierownica wytrzyma to moje driftowanie, będziemy sobie testować ten nowy sprzęcik od Fanateka. Dziękuję Fanatek, thank you Fanatek for sending me this beautiful hardware. I dziękuję wam za obejrzenie tego materiału z unboxingu kierownicy i takiego wstępnego składania. Teraz bym musiał sobie to tam wszystko pomontować, nie? Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Hejas!